Cześć. Chciałem wam pokazać fajną kartę dźwiękową. Jest pudełko. Nie sugerujcie się tym, co tutaj jest na tym pudełku. Nie o to chodzi. Otworzymy zawartość tego pudełka. Obniżymy kamerę, żebyście widzieli pudełko, a nie mnie. A raczej jego zawartość. Oczywiście instrukcja, niestety w języku angielskim. Kabelek z jednej strony do podłączenia karty, a z drugiej strony do kompa. Tym kabelkiem się nie sugerujcie, bo sobie taki dokupiłem. To jest kabelek do dźwięku, który mi tu jest niepotrzebny. Oczywiście sterowniki, które nie musicie instalować. Jeżeli chcecie, to możecie, tam macie dodatkowe ustawienia, equalizer, tak inne duperele. No i oczywiście sama karta dźwiękowa, która z tyłu posiada 3 wejścia USB, wejście na kabel podłączenia do komputera oraz wejście na właśnie ten kabelek, który dokupiłem, który służy do podłączenia do dekodera czy do DVD. No to są oczywiście wejścia, słuchawki, mikrofon, no i zestaw głośnikowy 5, 1, 7, 1 i tak dalej. Tu oczywiście w zestawie tego nie było zasilacza. Tu zasilacz jest, zaraz wam powiem, ile watowy powinien być ten zasilacz. 5V ten zasilacz powinien mieć. Jeżeli go użyjecie, wtedy możecie spokojnie podpiąć do prądu i tym oto kablem do dekodera czy do DVD, kina domowego.